Gościu Dueska, a jest dzisiaj ze mną? Arkadiusz Czarnecki, obrońca Stemilu. Arek, dawno się nie widzieliśmy. Była przerwa. Jak przerwa? Owocne przygotowania do kolejnego sezonu? Myślę, że na razie z tego, co pokazują wyniki, to na pewno, że dwa mecze wygraliśmy, pierwszy Puchar Polski wygraliśmy z Sandecją. Teraz pierwszy ligowy mecz dobrze zaczęliśmy, 1-0 z GKS-em Bełchatów wygraliśmy. No i jesteśmy zadowoleni, no i czekamy na następne mecze. No właśnie, GKS Bełchatów, spadek z Ekstraklasy, jak się grało, jaki to był rywal? To znaczy przede wszystkim, no zupełnie nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ponieważ praktycznie cały zespół został przebudowany. Także no, na pewno paru młodych chłopaków ciekawych, no ale ten zespół jeszcze potrzebuje na pewno czasu z tego, co było widać. Myślę, że im dłużej w sezon, tym będą groźniejsi. No ale jeden celny strzał i cenne trzy punkty należą do Was. Oczywiście, z tego bardzo się cieszymy. No, jak mówię, fajnie, że zaczęliśmy zwycięstwem i teraz tylko oby tak dalej. Oby kolejne zwycięstwa. A okazja ku temu już w najbliższą sobotę. No tak, gramy mecz z Sandecją. Wiadomo, że graliśmy z nimi w pucharze, także jakieś tam rozeznanie odnośnie przeciwnika mamy. No i no, czekamy z niecierpliwością, no i będziemy chcieli oczywiście wygrać spotkanie. No właśnie, pucharowe, w pucharowym starciu ich pokonaliście, a jak teraz nastawienia, również bojowe? Nie obawiać się, że uderzą mimo wszystko w to, żeby się zrewanżować? Znaczy, każde spotkanie w tej lidze będzie ciężkie, prawda? Wiadomo, że Sandecja też teraz w lidze przegrała pierwszy mecz, także na pewno będą chcieli osiągnąć korzystny wynik tutaj, no a my, mówię, będziemy chcieli wygrać to spotkanie na pewno. Kolejne spotkanie, już nie ligowe, a pucharowe, w następną środę, 12 sierpnia. Dokładnie, dokładnie, mecz ze Śląskiem. No to już troszeczkę bardziej wymagający, myślę, przeciwnik, wiadomo, Ekstraklasa to i zupełnie inna piłka. No ale co, też będziemy chcieli na pewno no, przejść dalej, tak? A czy się uda, no to się okaże. Można powiedzieć, które mecze są dla Was ważniejsze? Pucharowe czy ligowe? To znaczy, myślę, że najbliższy mecz jest najważniejszy, tak? Na razie przygotowujemy się do starcia z Sandecją, nie myślimy jeszcze o Śląsku, także to jest priorytet. No to przed tym priorytetem, pierwszy mecz tego sezonu u siebie przed własną publicznością, poproszę Cię, żebyśmy zaprosili wszystkich kibiców na trybuny. Arkadiusz Czarnecki, obrońca Stemilu Olsztyn. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na sobotnie spotkanie z Sandecją o godzinie 19:45 i liczymy na Wasz doping. SK wspiera biało-niebieskich. My również tam będziemy z wakacyjnym patrolem SK Summer City. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dziękuję.